Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w herbaciarnizu. Herbaciarnia Zoo była zamknięta przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Wydaje mi się, że jakoś niecały rok minął od mojego ostatniego podcastu. I co? No znowu nabrałam ochoty na to, żeby coś tutaj do Was pogadać, coś tutaj do Was ponagrywać. Mam nowe pomysły na odcinki. Czy to wyjdzie? Nie wiem. Szczerze już po prostu nie chcę składać żadnych obietnic, dlatego że jestem teraz w dum-dum-dum, klasie maturalnej i o tym właśnie jest ten odcinek podcastu. No i w sumie chyba ta klasa maturalna i szkoła, tak in general, przyczyniają się do tego, że tych obietnic, które Wam składam, nie umiem dotrzymywać, bo po prostu wchodzę w wir nauki, w wir właśnie takiego życia szkolnego, pełnego rutyny, o której też chcę nagrać osobny odcinek. No i po prostu gdzieś tam ten YouTube i podcast i social media schodzą na drugi plan. Ten czas mi tak szybko leci, że w ogóle nie zauważam nawet tego, że od mojego ostatniego filmu na YouTubie minął miesiąc. A miała to być seria, którą miałam kontynuować często o nazwie Maturalne Bzdury. No i maturalną bzdurą jest to, że nie mam na nic czasu. Ale dzisiaj mam czas, żeby nagrać ten podcast i uznałam, że postaram się może nagrać kolejne odcinki dla Was tutaj do posłuchania i zobaczymy, czy to będzie forma, w której będę się trzymać. A dzisiaj trochę Wam przybliżę temat właśnie klasy maturalnej. Odcinek ma piękny tytuł Jak to jest być w klasie maturalnej? Oczywiście będę tutaj mówić o maturze głównie. Nie będzie to filmik motywacyjny, będzie to filmik dokładniej o presji. Presji wokół matury, presji nakładanej na maturzystów, presję, którą ja widzę. Z mojego doświadczenia powiem tutaj trochę o tym, co ja o tym wszystkim myślę. Pokażę Wam właśnie tą moją szufladkę zatytułowaną Matura z mojej głowy i trochę sobie na ten temat pogadamy. Więc przede wszystkim warto wspomnieć w takim filmie, podcaście, kim ja jestem, gdzie ja jestem, bo być może słuchacie mnie po raz pierwszy w życiu, być może w ogóle nie wiecie, kim ja jestem i nie wiecie, z jakiego drzewa się urwałam. Ja na imię Zuzia, Herbaciarnia Zoo to jest podcast, w którym zwykle piję herbaty podczas nagrywania. Dzisiaj piję wodę, także tutaj nie powiem Wam, jakie mam zamówienie. Moje zamówienie to woda dzisiaj w Herbaciarni Zoo. I jak już wspomniałam, jestem w klasie maturalnej, dlatego uważam, że mogę wypowiadać się na ten temat. Co prawda dopiero minęły ile? 2 miesiące chodzenia do szkoły? Jezu, w ogóle szalone, że to są dopiero 2 miesiące, a ja się czuję, jakbym chodziła do tej szkoły już, no chociażby 4 lata. Czyli tyle ja faktycznie chodziłam, no ale wiecie, strasznie szybko ten czas mija, ale z drugiej strony mam wrażenie, że już po prostu mega długo chodzę do szkoły, a w sumie to od wakacji minęły dopiero 2 miesiące, no ale okej. I tak pokrótce powiem, jakie matury piszę, mimo że jeżeli mnie obserwujecie gdziekolwiek, to myślę, że raczej to już wiecie, bo raczej ta informacja się gdzieś tam często w moich filmach pojawia. No ale jakie matury piszę? Słuchajcie, piszę oczywiście podstawy. Podstawę z polskiego, angielskiego i matematyki. Polski ustny, angielski ustny, podstawa, wszystko. Rozszerzenia piszę z biologii, z chemii i z angielskiego. I do tego jeszcze wszystkiego dochodzi mi język francuski, który piszę na poziomie dwujęzycznym, czyli takim wyższym jeszcze niż rozszerzenie, dlatego że jestem w klasie dwujęzycznej z francuskim. Dlatego wiadomo, klasa dwujęzyczna, czyli powinno się napisać maturę dwujęzyczną na poziomie dwujęzycznym z francuskiego. I taką też zamierzam pisać. Już pierwsze takie deklaracje maturalne za mną i to właśnie wszystko tam zawarłam. Jeszcze mogę to zmienić, zobaczymy, czy coś mi się odmieni przez te parę miesięcy, ale myślę, że już jeśli chodzi o matury, to mi się nie zmienia na razie. Już od tam powiedzmy ponad roku. Zmienia mi się ciągle, jeśli chodzi o studia. Totalnie jestem osobą, która nie wie, co robić po maturach. Znaczy, mam parę opcji, ale tak jak mówię, to co miesiąc jest nowy plan, więc o tym Wam mówić nie będę, bo bym chyba musiała co miesiąc robić Wam update, na co tym razem chcę iść. Ale dzisiaj się skupiamy na klasie maturalnej. Nawet
Nie będę mówić o samej maturze, jakby samym, wiecie, egzaminie, ale właśnie takiej całej otoczce wokół niego. Mam parę punktów, które chciałabym zawrzeć, także już bez przedłużania lecimy. Nie wiem, jak długi będzie ten podcast. Nastawiam się, że moje podcasty będą trwały tak do pół godziny, myślę, ale zobaczymy. Może jednak znajdę w sobie takie większe rozgadanie. Pierwszy punkt, który mam, chyba taki najbardziej oczywisty, czyli otoczka matury w szkole. I taka otoczka, którą tworzą nauczyciele, a przede wszystkim presja, którą nauczyciele nakładają właśnie mówiąc o tym egzaminie. Powiem Wam, że w ogóle strasznie, strasznie tego nie lubię, bo wiecie, to są takie żarty, że od początku klasy maturalnej to słowo matura słyszysz średnio 10 razy dziennie. W dużej mierze jest to prawda. Dużo nauczycieli ma po prostu niezdrową według mnie obsesję na punkcie matury. Ja nie wiem dlaczego. I bardzo właśnie dużo nauczycieli po prostu ciągle wszystko co robią to będzie na maturze. Tutaj matura już za ileś tam miesięcy, przygotowujcie się do matury. I wiecie, jeszcze takie mówienie typu to będzie na maturze jest spoko. To jest takie dla mnie jakby ja to pozytywnie odbieram, dlatego że faktycznie to akurat fajnie jest wyszczególnić, że takie rzeczy się często pojawiają na maturze, bo wiemy wtedy na co zwracać uwagę. Więc do takich nauczycieli nic nie mam. Ale nienawidzę po prostu, jak nauczyciele robią z matury wielkie, straszne coś. Po prostu ta wielka, straszna rzecz na koniec klasy maturalnej. Po prostu słowo na M, którego ledwo po prostu da się co wypowiadać, bo nie przechodzi przez gardło tak naprawdę chyba uczniom. W ogóle to jest takie wyolbrzymianie. Uważam, że nauczyciele powinni właśnie tą otoczkę jakby przebijać się przez nią i mówić nam, że ej, to wcale nie jest takie złe, jak wszyscy mówią, spokojnie, dacie radę. Myślę, że tutaj motywacja pod tytułem o nie, nie zdacie matury, nie jest do końca trafna i nie do końca dobrze użyta, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Po prostu wydaje mi się, że w ogóle, ja wiadomo, jeszcze nie jestem po maturze. Potem wam powiem, jakby jakie rzeczy o maturze słyszałam od osób, które już po tej maturze są. I zazwyczaj są to, już tak trochę spoiler, przeciwne rzeczy do tego, co właśnie mówią nauczyciele. A przecież nauczyciele wiedzą o maturze najwięcej. Na pewno się spotykali z opiniami uczniów, widzieli te wyniki, widzieli jak ta matura idzie. Sami kiedyś zdawali maturę, to co prawda pewnie na totalnie innych warunkach niż my, ale still, uczą w szkole, no o tej maturze wiedzą tyle, jak pewnie najwięcej z wszystkich po prostu osób w tym społeczeństwie. A i tak uważają, że lepiej jest nas straszyć, niż uspokajać, co jest mega dziwne, w sensie, czy oni nie wiedzą, że to wcale nie jest taki big deal? Jakby o co chodzi? No właśnie mówię, oni znają tą maturę, wiedzą jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że oni właśnie jako pierwsi powinni uspokajać, bo to oni najwięcej wiedzą na ten temat. I dla nich to nie jest taka wielka, straszna rzecz, jak, nie wiem, dla rodziców, którzy no ciężko, żeby uspokajali, bo przecież wszędzie słyszą w internecie, że matura jest taka okropna, ciężka i w ogóle nie da rady się przedostać dalej. I właśnie nauczyciele tutaj powinni być tym takim głosem rozsądku, że ej, spokojnie, przecież to tylko matura. Ja czasami jak za bardzo wchodzę sobie do głowy i za bardzo sobie myślę, że Jezu, ja w ogóle nie znam, jak ja to zrobię, jak ja przeżyję tę klasę maturalną, to taka najbardziej uspokajająca mnie chyba myśl to jest, ale przecież tyle osób już jest po tym całym procesie, tyle osób zdało maturę, osób, które pewnie były mniej inteligentne niż ja, na pewno się takie zdarzyły, osób, które mniej się do tego przykładały i bardzo prawdopodobne, że się nawet mniej martwiły. I o co ja się tak martwię? Tyle osób to przeżyło, to czemu akurat ja miałabym być tym niefortunnym przypadkiem, który po prostu, nie wiem, nie napisze w ogóle matury, bo się zestresuje i się podpisze tylko imieniem i nazwiskiem. No, jakby wiecie, bez przesady. Tak sobie wtedy staram racjonalnie sobie wytłumaczyć i nie wiem dlaczego ten racjonalny głos to nie jest głos nauczycieli. Nie wiem, po prostu nie wiem.
Brakuje mi też takiego zapewnienia, że jeżeli nie zdacie, to nic się nie stanie. Mam wrażenie, że po prostu dużo nauczycieli grozi, że o, z takim podejściem to nie zdacie. Jak wy chcecie zdać maturę z taką wiedzą? Ale wy macie maturę w maju, jak to możliwe, że tego jeszcze nie wiecie? I wszyscy straszą, że niezdanie to jest po prostu najgorsza rzecz, jaka wam się zdarzy w życiu. Że po prostu nie zdacie matury, koniec. Koniec, już możecie się wyprowadzać pod most, bo w ogóle to przecież świadczy o waszym dalszym życiu tyle, że sobie nie poradzicie, po prostu. I bardzo brakuje mi takiego powiedzenia, że ej, spokojnie, nawet jeżeli nie zdacie, jeżeli po prostu zdarzy się ta dziwna sytuacja, że wam się nie uda, to spokojnie, przecież kolejne poprawki jeszcze macie za darmo. Pierwszą poprawkę matury, tam tą chyba właśnie w sierpniu, jest za darmo nawet. Wiecie, więc jakby jest założone z góry, że pewnie do tej poprawki będzie trochę osób przystępować. Państwo nam jeszcze ją daje, kolejne już są za pieniądze, więc do kolejnych się już przygotujcie. W sensie do tej drugiej, do pierwszej poprawki się przygotujcie, żeby już później nie musieć płacić. Ale pierwsza poprawka, słuchajcie, przecież to w ogóle, wydaje mi się, że jak piszecie pierwszą poprawkę z matury właśnie tą w sierpniu, to jeszcze możecie jakby w tym samym momencie, w sensie w tym samym roku rekrutować na studia. To jest w ogóle, jakby tego akurat szczerze mówiąc nie jestem pewna, ale jestem tak 90% pewna, że wtedy jeszcze nadal możecie rekrutować na studia, nawet jeżeli nie zdacie w maju, no to potem poprawicie i możecie brać udział w procesie rekrutacji jakimś tam pewnie drugim czy trzecim, nie wiem. Aż tak się nie interesowałam, bo mam nadzieję, że mimo wszystko mi się uda zdać. No ale jakby wiadomo, sprawa wygląda tak, że różne rzeczy się dzieją. Może akurat nie zdam, nie wiem, ciężko powiedzieć. A może akurat ta osoba, która mnie teraz słucha, nie zda. No nie chcę, nie życzę ci tego, ale chodzi o to, że w ogóle nie ma powiedzenia, że to nie jest koniec świata, że nic się wtedy nie wali, nic się nie pali, nie ma ogniów do ugaszenia, po prostu podchodzisz do tej matury jeszcze raz, albo nie podchodzisz, bo w ogóle czy matura jest tak potrzebna w naszym dzisiejszym świecie? Oczywiście, że po części jest, ale da się zrobić karierę nie kończąc wykształcenia, nawet szkoły średniej, nawet nie mając tego egzaminu dojrzałości. Jest tyle prac, które teraz wymaga bardziej jakichś warsztatów, szkoleń, a nie studiów, a nie matury. Nawet jeżeli, powiedzmy, nie zdacie tej matury, ale potem ją poprawicie, dostaniecie się na jakieś studia, to nikt za 5 lat nie będzie patrzył na wasze świadectwo i nie powie, że nie zdałeś matury z matematyki podstawowej w pierwszym terminie. No to nie mamy dla ciebie miejsca w naszej firmie. No, nikogo to nie obchodzi. I tak samo wynik. Ważne, żeby się dostać na te studia, no bo faktycznie studia to jest jedyne miejsce, gdzie ludzie będą patrzeć na wasz wynik z matury, no bo tak w sumie się raczej oblicza i na tej podstawie jest przeprowadzana rekrutacja w Polsce na studia, na większość kierunków, no bo wiadomo, że niektóre mają jeszcze jakieś takie dodatkowe egzaminy, ale to raczej mniejszość. A potem już nikt w ogóle nigdy na to nie spojrzy, więc ogólnie uważam, że nauczyciele po prostu tutaj robią złą robotę, jak często i w wielu momentach, ze straszeniem, gdzie powinni iść w drugą stronę, dlatego że uważam, że bez straszenia nauczycieli i tak społeczeństwo jakby nakłada na nas wystarczającą presję i o tym też zaraz powiem. Żeby zakończyć takim pozytywem, to powiem wam, że właśnie miałam taką bardzo pozytywną sytuację, gdzie pani przyszła do nas na lekcję, w ogóle na zastępstwo i nas bardzo uspokoiła, jeżeli chodzi o egzaminy ustne. W tym przypadku to było z polskiego, bo wiecie, te egzaminy ustne też są po strachem takim, że jak to ją przyjść i mówić tak przez 10 minut, mam odpowiadać na jakieś pytania i też jakieś lekturze obowiązkowej, no please, jak ja niby to zrobię. No i pamiętam, że przyszła do nas taka właśnie babeczka na zastępstwo i zaczęła nas tak w ogóle uspokajać, to była tak uspokajająca lekcja i uważam, że po prostu tego powinno być więcej, bo to nie była lekcja pod tytułem, że nie uczcie się do matury ustnej, nie ma sensu i myślę, że raczej mało osób wyszło z niej z takim przekonaniem, ale jest po prostu taka, no jest taki spokój w duszy, bo powiedziała nam, wytłumaczyła, wiecie, nam cały proces, pokazała nam przykładowe pytania i pod koniec powiedziała, żebyśmy się nie stresowali, bo ani my, ani nauczyciele nie chcą nas oblać, bo oni też nie chcą siedzieć później na poprawkach w tam czerwcu, aż sierpniu, nie wiem kiedy są poprawki. I oni zawsze coś próbują wyciągnąć
z ucznia, żeby te parę punktów na zdanie mu przepisać. I mi to po prostu tak pomogło, bo ja się stresowałam tą ustną z polskiego, a teraz uznaję, że mi się uda, że jakby wystarczy wiedzieć cokolwiek o każdej lekturze. Potem macie to jeszcze drugie pytanie, które w ogóle możecie wziąć sobie jakikolwiek tekst chcecie. I właśnie ona mówiła, że bardzo często to drugie pytanie ratuje po prostu. Ono jest trochę takie na ratunek i zawsze coś tam, jakieś punkty się po prostu wyciąga z tej wypowiedzi, żeby uczeń zdał i tyle. I oni nie chcą źle, dlatego no, jak usłyszałam to miałam takie wow, no kurczę, fajnie było, jakby więcej nauczycieli nam mówiło takie rzeczy, jakby więcej nauczycieli nas trochę uspokajało. I nie mówię, że tutaj mają mówić nam właśnie, że nie uczcie się, nie ma sensu, tylko po prostu zapewnić, że nawet w najgorszym scenariuszu ten scenariusz wcale nie jest taki zły. Także tutaj jakby powiem, podsumowując, uważam, że rola nauczycieli jest taka tutaj błędna. W sensie nie wiem, czy to oni się wszyscy zmawiają i znają, że będą straszyć wszystkich uczniów, żeby szkoła miała dobre wyniki, bo wiadomo, że jakby oni chcą jak najlepszych wyników, jakie są możliwe, dlatego że to świadczy też o szkole, o nauczycielach, którzy tam uczą, ale czy strach i czy właśnie takie zastraszanie i takie pokazywanie tylko kary, że nie będzie się uczyć, nie zdać matury, a to przecież jest taka okropna sprawa, czy to jest najlepszy sposób na motywowanie uczniów do nauki? Nie wiem. Poznam wiele przypadków osób, które się nie uczą do matury jeszcze, w ogóle nie zamierzają uczyć się jakoś mega dużo i to straszenie jakby nic nie daje, więc myślę, że kto ma się uczyć do matury, to się pouczy, a tylko to jest takie stresujące i nie rozumiem tego. Tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o nauczyciele. Teraz, jeśli chodzi o presję społeczeństwa, to jest chyba takie mniejsza rzecz. W ogóle już teraz moje punkty tutaj wypisane już nie są tak rozwinięte jak nauczyciele. Mam oczywiście nauczyciele i w ogóle szkoła to jest temat rzeka i nie będę w niego tak wchodzić teraz. Ale tak, kolejna rzecz, czyli presja społeczeństwa. Chodzi mi o takie jakby po prostu ogólne mniemanie, że wiecie, od początku, od po prostu narodzin, wszyscy wiemy, że matura to jest najważniejszy egzamin w życiu, to jest egzamin dojrzałości, on decyduje o twojej przyszłości. Wszyscy wiecie, słyszą, że jesteście w klasie maturalnej, to się pytają, jak tam nauka, uczysz się. I wiecie, to jest po prostu takie, że ludzie, tak ogólnie, teraz właśnie mówię o wszystkich, robią z tej matury taką otoczkę, w sensie po prostu wokół tej matury jest taka, mam wrażenie, jak sobie wyobrażam, jeżeli miałabym powiedzieć, jakim kształtem slash kolorem jest matura, to bym powiedziała, że jest takim czarnym jakby wybuchem, w sensie wiecie, jak na przykład są takie dymki z Boom w komiksach, to są właśnie takie, to był taki czarny wybuch z takim po prostu świecącymi krawędziami. Tak bym powiedziała, że tak wygląda matura w mojej głowie. Po prostu wokół niej jest to świecenie i to jest właśnie to taki reflektor na nią jest po prostu, że nikt nie mówi o jakichś kolokwiach potem na studiach, nikt nie mówi tak bardzo dużo o egzaminie ósmoklasisty, ale zawsze jest matura. Matura po prostu jak taki wielki napis nad naszym życiem uczniów, wszystkich, jako po prostu cel naszej drogi. I nie wiem, z jednej strony to jest po prostu aż tak przykre, że aż śmieszne, wiecie? Że to jest aż taki big deal w naszym społeczeństwie, kiedy realnie jakby wcale nie jest aż tak poważne to wszystko. Kolejna rzecz, którą zauważam u siebie, to jest coś, co nazywam autopresją, autoreklama. Wpadajcie na mojego Instagrama, TikToka, macie wszystkie moje social media w opisie. Koniec autoreklamy i wracamy do autopresji. Tak nazywam, nie wiem, czy to jest takie wyrażenie, no ale wiadomo, autopresja, czyli presja, która jest nakładana na mnie przeze mnie. Powiem wam, że czasami wchodzę w taki wir myśli, którego nie lubię, no nie lubię, bo po prostu, wiecie, tylko sobie psuję humor tak naprawdę tym. I wchodzę właśnie w swoją głowę i zaczynam się martwić, niepokoić i to jest totalnie bez sensu. I ja mam na przykład taki problem, że ja się widzę trochę jak takie, wiecie, złote dziecko. Złote dziecko, które, wiecie, zawsze miało dobre wyniki w szkole.
zawsze tutaj się pilnie uczyło, zawsze robiło zadania domowe, egzamin ósmoklasisty tak dobrze napisało, dostało się do dobrego liceum, no po prostu dziecko, no, że tak powiem, na sześć. Zdobywające same szóstki, dziecko na sześć. I później w liceum ten obraz zaczął się trochę chwiać, bo wiadomo, liceum jest cięższym okresem i już ciężko było utrzymać się właśnie piątkowe oceny. No ale wtedy wszyscy mówili, że dobra, dobra, liceum to ważne, żebyś się skupiała na maturze. Już od pierwszej klasy oczywiście. Więc teraz taka presja jest... Właśnie jakby ja bym nie powiedziała, że mam jakieś presje ze strony rodziców, bo oni właśnie wiedzą, że ja się uczę sama, że ja nie potrzebuję żadnej motywacji z ich strony, więc jakby gdzieś tam ta nauka jest taka, wiecie, no że jest moją sprawą i oni raczej nie powiedziałabym, żeby moi rodzice nakładali na mnie presję związaną z maturą. I ja po prostu strasznie nakładam tą presję sama na siebie. Strasznie. I to tak naprawdę czasami mam takie kryzysowe momenty, że po prostu myślę o tej maturze 10 razy dziennie i wiecie, dzisiaj mogę sobie to powiedzieć tak w tym podcaście, że o Boże, przecież matura to wcale nic takiego strasznego, nic się nie stanie, ale w rzeczywistości jak wchodzę, czasami wpadam w wir takich niefajnych myśli, to zaczynam się tak stresować tą maturę, bo myślę sobie, że jejku, a co jeżeli będę miała te 10%, to ja przecież nie wiem, zawiodę, jak ja mam powiedzieć rodzinie całej o tym, że nie zdałam matury, albo w ogóle jak ja mam to zobaczyć sama, sama na własne oczy mam to niby zobaczyć i ja to mam po prostu zaakceptować. W sensie to jest takie, że zawiodę siebie. Boję się, że siebie zawiodę i boję się, że wiecie, wyjdzie na jaw, że ja tak naprawdę jestem głupia. Ja też jestem właśnie, nie powiedziałabym, że jestem kujonką, bez przesady, ale ogólnie mam dosyć dobre oceny. I mam wrażenie, że jestem trochę przez innych postrzegana jako taka, no taka, co się po prostu przykłada do nauki i się uczy, bo nie chcę używać słowa, że jestem postrzegana jako ta mądra, bo oceny nie są wyznacznikiem inteligencji, ale no jako ta, która właśnie się tak przykłada do nauki i wiecie, kurde, w maju, Boże, nie w maju, w czerwcu chyba są wyniki matury, albo w lipcu jakoś. I myślę sobie, kurde, w czerwcu po prostu wszyscy będą się chwalić tymi wynikami. Pewnie dostanę milion pytań, co dostałam, jak mi poszły matury. I jeżeli mi pójdą źle, to co ja wszystkim powiem, że poszło mi źle? I teraz takie czarne myśli, tutaj naprawdę takie czarne myśli odchylam przed wami, że boję się, że innym pójdzie mi ta matura lepiej. A były to osoby tak akademicko-szkolnie gorsze ode mnie. I co wtedy? I co wtedy się stanie? No ja po prostu... Wiecie, nie chcę mieć takiej rywalizacji między jakby z innymi, która w ogóle jest niewidzialna, bo nikt tak naprawdę ze mną nie rywalizuje. Ale ja mam takie, że nie no, ja gorzej niż inni. I to jest w ogóle, nie lubię strasznie tego w sobie, że tak zostałam, nie wiem, nauczona, czy tak po prostu miałam takie środowisko w klasie kiedyś. Bo teraz już na pewno nie, że właśnie jest ta rywalizacja między wszystkimi, że ja muszę być najlepsza ze wszystkim, muszę mieć najlepszą ocenę, muszę mieć najlepsze wyniki matury i po prostu muszę tym szpanować do końca swojego życia. A przecież, nie wiem, byłam taka mega zadowolona z egzaminów ósmoklasisty, pamiętam, i miałam dobre wyniki i w tym momencie nie podam wam ani jednego... Nie, dobra, podam wam angielski, bo pamiętam, że właśnie z angielskiego miałam 98%. No bo to był taki, wiecie, drugi najwyższy, no bo tam 99% się nie dało, więc chyba straciłam tam jeden punkt i miałam 98%. No to ten wynik pamiętam. Z polskiego i z matematyki też byłam zadowolona, ale ile miałam, to już wam w życiu nie powiem. No nie wiem, po prostu nie pamiętam i myślę, że z maturą będzie tak samo, a jeszcze tych matur jest więcej, więc tym bardziej mi się wydaje, że może wam powiem, że około tylu procent za ten rok, dwa, ale no raczej już nie będę pamiętać, ile dokładnie. I kurde, strasznie, strasznie nie lubię tego, że właśnie jest taka presja i to jeszcze w ogóle, wiecie, nie mogę tutaj powiedzieć, że obwiniam szkolnictwo polskie za takie podejście, obwiniam społeczeństwo. Tylko tutaj jedyną osobą winną jestem ja. No i tak obwiniać siebie i tak, no trochę już głupio, bo to jest wszystko w mojej głowie. I to, jakie w ogóle można mieć, wiecie, takie myśli niekontrolowane i niekontrolowane uczucie, to jest po prostu szalone. Ja mam takie, mam najczarniejsze scenariusze, bo z jednej strony wiem, że ja jakaś mega głupia nie jestem i wiem, że potrafię się uczyć i wiem, że mogę się dobrze nauczyć na tą maturę, ale ja mam wrażenie, że to i tak zawiedzie, to wszystko zawiedzie w ogóle. I wiecie, teraz tak mogę powiedzieć, że jakby, no wiecie, nie jestem najgorsza, ale w mojej głowie czasami jestem, mam wrażenie, że jestem głupsza niż naprawdę jestem
I właśnie nastawiam się na takie najgorsze scenariusze, które raczej nie mają racji bytu. W sensie, no naprawdę nie wiem, jak źle musiałoby być, gdybym nie zdała matury. No bo mówię, ja nie mam jakichś problemów na przykład z podstawowymi przedmiotami, w sensie tymi, co pisze się na podstawie i tymi, z których można faktycznie nie zdać. A nie wiem, po prostu zachowuję się jakby to było jakieś wielkie wyzwanie dla mnie i czasami mam takie właśnie wątpliwości, że jak ja to zrobię. A to mam wrażenie, że koniec końców nie wyjdzie na tak straszne, jakie teraz się wydaje. I właśnie tutaj płynnie przechodzę do opinii osób, które to już przeżyły. Myślę, że jeżeli podcasty nadal będą mnie jarać, to na pewno po napisaniu matury po prostu nagram taki update. Jak to jest być po klasie maturalnej? I właśnie rozmawiałam z taką jedną dziewczyną, w sumie z dwoma takimi, które pisały maturę w zeszłym roku. I powiem wam, nie, w zeszłym roku i 2 lata temu, tak. I powiem wam, że opinie, mimo że te dziewczyny w ogóle się nie znają, jedna jest po gimnazjum, jedna jest po podstawówce ośmioklasowej, to miały bardzo, bardzo podobne opinie i podobne spostrzeżenie na maturę, czyli takie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, czy jak to tam się mówi. Opinia jest jedna i wydaje mi się, że jest jedno po prostu spostrzeżenie, że najgorsze w maturze to jest ta cała otoczka, że to jest najbardziej stresujące w maturze, a potem wychodzisz z niej i masz takie ale że to jest to? Że to było tyle? Że to oto właśnie jest tyle po prostu łez, strachu, wszystkiego? I to wcale potem się nie wydaje takie ciężkie, jak zostało narysowane. Właśnie jedna, która już jest po pierwszym roku studium i powiedziała, że na studiach są 3 razy gorsze rzeczy, że ludzie straszą tą maturą, a potem, ale nic nie mówią o tym, że potem idziesz na studia i materiał maturalny musisz się nauczyć na przykład w tydzień, bo kolokwium jest na taki obszerny temat na przykład. I kurczę, matura to wcale nie jest najprostszy egzamin, najtrudniejszy właśnie egzamin, jaki przeżywasz, tylko raczej jeden z prostszych. Także jest to ciekawe. Nie jest to co prawda jakby pozytywne, jeśli chodzi o patrzenie w przyszłość, no ale tak w krótką przyszłość to może, no bo to pokazuje, że ta matura to wcale nie jest najgorsze, co nam się przydarzy w życiu. Najstraszniejsze, co nam się przydarzy w życiu. Już nie umiem mówić, już ta godzina. I właśnie też mówiła, że ona też zaczęła się szybko uczyć do matury. Ta, która jest już po roku studiów. Teraz jakby miała cofnąć czas, to w życiu by się tak szybko nie zaczęła uczyć. Pewnie zaczęłaby się uczyć tydzień przed, ale wiedząc to, co wie teraz. Bo totalnie też rozumie jakby dlaczego uczniowie są tacy zestresowani maturą i ona pamięta, wiecie, dosyć świeżo to było, dosyć świeża sytuacja, kiedy ona sama była tak straszona i tak się stresowała tą maturą i tak dalej, i tak dalej. I nie, w ogóle nie dyskretowała moich uczuć i moich emocji w związku z maturą, tylko właśnie powiedziała, że bardzo to rozumie i pewnie jej słowa nic mi nie dadzą, bo ciężko, wiecie, tak racjonalnie do tego podejść. I tak to powiedziała, czyli że to nie jest takie złe, jak nam się wszystkim wydaje. I tutaj już finał naszego odcinka, jeśli chodzi o ten temat. Czyli trochę takie moje już osobiste podejście. W sensie to wszystko to były moje bardzo osobiste opinie i trochę chyba się odzwyczaiłam od takiego gadania i podcastowania, ale nie wiem, możecie mi dać znać, jak mi poszło. Więc jeśli chodzi o finał, i o takie już końcowe podsumowanie i takie moje podejście i to, co staram się trzymać. Ja się już przygotowuję do matury. Głównie przygotowuję się dlatego, że chcę mieć potem taką spokojną głowę i chcę iść pewnie na tą salę maturalną i chcę właśnie zmniejszyć ten stres w dniu matury do takiego minimum, wiedzieć, że mam wiedzę i pójść i po prostu wykorzystać tą wiedzę jak najlepiej się da. Ale staram się też nie przyciskać się tak, jak bym mogła, powiedzmy. Staram się odpuszczać, gdy mam jakiś gorszy tydzień i podchodzić do tego tak ze spokojem.
Mam trochę takie podejście fake it till you make it i wiecie, powtarzanie sobie codziennie rano przed lustrem, że matura nie jest trudna, matura nie jest straszna, matura mnie nie stresuje i trochę wiecie, taka mantra, myślę, że w ogóle muszę to wtłoczyć w moją daily routine, bo staram się tak sobie racjonalnie do tego podchodzić, staram się powtarzać te wszystkie właśnie takie racjonalne stwierdzenia, że to nie jest wcale takie ciężkie, że nawet jeżeli nie znam, to nic się nie stanie. Nawet jak już wiecie, czuję te mroczne scenariusze nadchodzące do mnie, to staram się zatrzymać i powiedzieć sobie, okej, i nawet jeżeli to się stanie, to jest najgorszy scenariusz, tak? To co z tego? Co z tego? No nic, no kurczę, zdarza się czasami, są jakieś porażki i ważne, żeby potem wstać i iść dalej, prawda? Upadamy po to, żeby się podnieść. Także tutaj myślę, że nas postawię kropkę teraz. Kropka. No i przechodzimy do stałych segmentów, czyli co czytam, co oglądam, za co jestem wdzięczna. Co czytam? To było ASMR. Nie wiem, czy to ogarnęliście, ale co czytam dzisiaj? Powiem wam, co czytam. Dobra, kończę z tym szeptaniem. Czytam teraz, słuchajcie, a bardziej słucham audiobooka Identical. Musiałam się skupić na chwilę, bo jest to trzecia część serii Students. I jest to po prostu seria, tutaj nie chcę obrazić nikogo, ale jest to seria tak głupia, że śmieszna. To jest taki trochę after, trochę bym na tym poziomie to dała. Czyli po prostu, wiecie, jest bardzo dużo jakichś tam luk fabularnych, w ogóle główni bohaterowie są bardzo na zasadzie kłócimy się, kochamy się, kłócimy się, kochamy się. Niby nie mają toksycznej relacji, ale jednak w sumie trochę tak. Mają jakieś takie problemy po prostu z innej beczki. Niby mają jakieś po prostu nie wiadomo co tam się dzieje. Jakieś, wiecie, bananowe dzieci, ale jedna nie jest bananowym dzieckiem i nagle tam po prostu wpadła. No, ogólnie seria bardzo na rozluźnienie, na niemyślenie, nie musicie nic myśleć, bardzo, no, myślę, że mało ambitna książka, jeśli chodzi o czytanie, no, raczej mało z niej wyniesiecie, może, że bad boye są fajni i tyle. Czyli raczej dziwne i niekoniecznie prawdziwe wnioski. Ale tak ją słucham sobie do sztyłkowania i w ogóle i bardzo, bardzo spoko, tak właśnie dla rozluźnienia. Co oglądam? Słuchajcie, oglądam teraz Przyjaciół. Skończyłam niedawno pierwszy sezon. Robię rewatch po raz trzeci albo czwarty. Po raz czwarty chyba. Pamiętam, że dwa razy obejrzałam całość i za trzecim razem chyba zatrzymałam się na szóstym sezonie, więc teraz robię jakby znowu od pierwszego sezonu powiedzmy czwarty rewatch, ale trzeciego nie zrobiłam do końca. Także skomplikowane, ale tak, robię teraz rewatch Friends, również dlatego, że jestem w klasie maturalnej i potrzebuję takiego rozluźnienia typowego wieczorkami, jak sobie oglądam, więc nie chcę nic długiego, nie chcę nic skłaniającego do myślenia, chcę coś, co jest dla mnie takim komfortowym serialem, który już znam i który jest po to, żeby się pośmiać. A za co jestem wdzięczna? Słuchajcie, też trochę nawiązując do szkoły, uczenia się, a tak dokładnie do mojej kochanej chemii. Chemia, o chemia, jestem chemicznym świrem totalnym. Także brałam udział w olimpiadzie wiedzy chemicznej. Nie wiem, coś z tych trzech opcji. I ma ona trzy etapy. Był pierwszy etap, i powiem wam, że jak go napisałam, dostałam ten wynik, bo on był zdalnie, więc od razu pokazywał wam się wynik. Dostałam wynik 64% chyba. No i miałam takie, kurde, nie wiem, czy się dostanę dalej, no i tak nie wiedziałam, byłam niepewna i dzisiaj patrzę, są wyniki i się dostałam do drugiego etapu, więc jestem bardzo wdzięczna. Drugi etap mam 19 grudnia, także mam trochę czasu, żeby się przygotować i może się dostanę do trzeciego etapu. Zobaczymy, na pewno jeżeli się dostanę, jeżeli będę nagrywać jakiś podcast, to powiem, że jestem wdzięczna za dostanie się do trzeciego etapu. Pewnie tak będzie. Także tak, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję za przybycie dzisiaj do mojej herbaciarni i mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że mogło być trochę chaotycznie, nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekawa w sumie, jak będę słuchać tego materiału, czy to, co mówię, ma ręce i nogi, bo mam wrażenie, że czasami się tak zaplątuję w swoich własnych myślach i jest mi czasami trochę ciężko wyrazić, co myślę.
ale obyście wy zrozumieli. To jest najważniejsze. Standardowo, jeżeli słuchacie tego na Spotify, to proszę Was o zostawienie oceny mojego podcastu, na pewno mi to pomoże. A jeżeli słuchacie tego na YouTube, to oczywiście nie zapomnijcie o paczce w górze, subskrypcji tego kanału, bo tutaj właśnie się pojawiają też odcinki podcastu. I jeżeli macie mi coś do powiedzenia, to skomentujcie ten filmik i dajcie znać, w której wy klasie jesteście. A jeżeli jesteście w maturalnej, to co zdajecie na maturze i co myślicie o tym, co dzisiaj powiedziałam. Jestem bardzo ciekawa, możecie mi też napisać w wiadomości prywatnej na Instagramie. Wszystko macie w opisie. Bye!